Witamy wszystkich. Dzisiaj Wam pokażemy, jak zrobić bardzo tradycyjną krewetkę. Wzór duński, nazywa się Sandhesten. Zapraszamy, działamy z tematem. Ok, czyli co? Zaczynamy od zamocowania haczyka i madle. I jest to haczyk. To jest tradycyjny krewetkowy areksa. On się po prostu usenka. Nazywa Traditional Shrimp. Tak. Ok, haczyk wygląda. Tak, nie wiem, czy to będzie widać, ale jeśli będzie widać, to... Widać go w imadle. No, a tu w zasadzie. I bez imadła, fajnie. Okej. Okay. Haczyk w numeracji? 8. 8, ósemka, dobra. Odrobina ołowiu. Jeżeli chcecie lżejszą muchę, może być bez ołowiu. Ten ołów tu też jest fajny z tego względu. Możecie robić w ogóle w różnych wersjach wagowych, ale ten ołów też Wam troszeczkę pomoże zbudować tłowik. Nitka 6.0 pewnie. 6.0 to jest Fire Orange. Fire Orange. Mucha jest dosyć szara. Jest to imitacja krewetki. Więc ten pomarańczowy troszeczkę nada życia. Poza tym pomarańczowe będą oczka. Mogą być jakiekolwiek inne. Ale fajnie urozmaica tą muchę. Czyli co? Nić wiodąca. Pokrywamy tutaj. Pokrywamy ołów. Ołów. I teraz to jest fajny myk, bo w jednym z odcinków Wam pokazywaliśmy patę Grisena, czyli krewetkę, która była wykonana z piórek spejowych. Piórka spejowe bywają, no różnie bywa z ich dostępnością, więc teraz zobaczycie patent, jak zrobić bardzo fajną krewetkę, uwielbianą przez Duńczyków. Ten wzór liczy sobie już trochę lat, kiedy macie po prostu kapkę koguta w kolorze grizzly. I teraz zobaczycie patent, jak zrobić krewetkę, kiedy nie ma piórek spejowych. Z piórkami spejowymi różnie jest z dostępnością. Jeżeli macie tylko piórka koguta, no to możecie zrobić też bardzo fajną krewetkę. Sandhestena. No to są pióra siodłowe. To są pióra siodłowe, kapka saltwater. Mhm. I tutaj ustawiamy krzywizną do siebie, nie? Żeby się schodziły. Na płasko schodziły. Mhm. Czy najpierw sobie to starannie przygotowujemy? Tak, równiutko układamy. Mhm. No i tak trzonek do półtora długości. No tak, tu nie ma jakichś żelaznych reguł. Jest to krewetka, więc ten ogonek może być delikatnie też dłuższy. Montujemy to, żeby było równo. Równo z haczykiem. Pierwsze nawoje, pewnie dwa takie mocniejsze, mocujące, tak. A potem w kierunku oczka. Tu dosyć trudno w zasadzie to ustawić tak, żeby było we właściwej płaszczyźnie, więc na parę razy jak nie wyjdzie. Nie bójcie się powtórzyć element. Żeby troszeczkę to unieść pod spód nawój. Tak, bo tej nitki nie będzie potem widać tak naprawdę, a ona fajnie to uniesie. Żeby było w osi, w jednej linii z trzonkiem haka. Sam haczyk jest chyba trochę gięty w dół, nie? To jest traditional shrimp. Jeżeli macie prosty haczyk, to też nie ma tragedii, ale robimy krewetkę. Krewetka ma określony kształt. Dubbingi, więc zając jasny i SLF. Tak, listę materiałów znajdziecie w opisie tego filmu. Tam będzie kompletne zestawienie materiałów, których używamy. Tutaj SLF w kolorze jakim? Perl. Perl, czyli perłowy SLF i zając jasny. Gdybyście nie mieli takich materiałów, sam zając też w zupełności Wam wystarczy. SLF. Albo sam SLF. Tak. My albo królik. My sobie od początku przyjęliśmy, że robimy tak. Najlepiej nam to działa. Bardzo fajnie wygląda po namoczeniu samej muchy. Ta pomarańczowa nitka w ogóle troszeczkę też przebija, nie? Dając taki ciekawy melanż. Więc tutaj mieszanie. Można co zrobić na przykład mając młynek do kawy. Można. Tylko że wtedy już. Sekundę. Tak, tylko że już wtedy z kawą, nie? Kawa może. Może nie być taka sama. O smaku królika. Jeżeli nie chcecie wypluwać kłaczka potem pijąc kawę z takiego młynka, to można to pomieszać w palcach. I robimy taką kulkę, stelaż pod oczka. A, czyli to jeszcze nie jest tłowik? To jeszcze nie jest tłowik. Dobra. Oczka mamy samoróbki z koralika. Tak, możecie kupić Easy Shrimp Eyes, możecie sami je zrobić. My je robimy sami. Czyli tutaj widzicie oczka by Tuchola.
tak jak mówiłem, ten pomarańczowy kolor naprawdę super urozmaica tą muchę, która jest po prostu szarawa, więc ten pomarańczowy całość przełamuje trochę kulinarna terminologia, ale przełamuje tą szarość muchy. Tu jest też dosyć taka charakterystyczna rzecz, trochę nietypowa na krewetki. Zwróćcie uwagę, jak Agnieszka mocuje te oczka. One są bardzo blisko tłowika. Normalnie oczka są na tych pałąkach, nie? Mm-hmm. Z żyłki. Tutaj one są bardzo blisko mocowane samego tłowika. Ważna jest ta kulka właśnie z dubbingu pod spodem, żeby te oczka nie napierały na te pióra zamontowane. Mhm. Wcześniej, bo będą odkształcać. Mhm. No myślę, że ten ogonek właśnie, nawet jak na początku nam wyjdzie, potem trzeba jeszcze na niego uważać, nie? Bo tam się różne rzeczy lubią dziać. Okay, tutaj. Odcinamy nadmiar, najlepiej w różnych długościach odcinać, to wtedy ładnie będzie schodzić. Mhm. Taka naturalna, fajniejsza krzywizna będzie tej muchy. Super glue. Albo inny cyjanoakryl. Dla wzmocnienia konstrukcji, bo w końcu to mucha morska. Ok, czyli mamy żyłka. Już zamocowane oczka. Żyłka jako przewijka, tak? Tak. Może to być drucik, jeżeli chcecie. Nam akurat nie zależy na tym, żeby było widać tą żyłkę, tą owikę, więc stosujemy żyłkę. Ale jeżeli macie srebrny drucik w jakimś rozsądnym rozmiarze, czyli small, medium, to też będzie fajnie. Dobra, teraz montujemy jeżynkę. Jeżynka to pióro siodłowe koguta. To jest to samo pióro, co tutaj naprzód szło. Czyli kolor gryzli. Pozbywamy się tutaj dołu, tego puchu. Sam wzór jest bardzo łowny, jak większość krewetek, więc na naszą bałtycką wodę bardzo fajny. Już planujemy zrobić inne wersje kolorystyczne tego Sandhiestena. Mm-hmm. Pamiętasz, jakie pomysły mieliśmy? Na pewno pomarańczowe, chyba różowa. Ale pomarańczowe. Montujemy krzywizną do siebie, tak żeby po nawinięciu... Aha, bo to nada kierunek, to jest ciekawa rzecz, to nada kierunek samej jeżynce. Mhm. Czyli jeśli piórko ma jakąś krzywiznę, to pamiętajcie, bo ma, to ma być ona zwrócona ku Wam. Dobra, mamy piórko i teraz nasz dubbing, który wcześniej przygotowałaś. Możecie użyć tutaj też czarnej nici na przykład. Ale ta pomarańczowa nitka naprawdę daje potem fajny efekt. Inaczej wygląda mucha na sucho, inaczej wygląda po zamoczeniu, no ale mucha jakby w samej swojej definicji jest stworzona do tego, żeby pracować jednak w wodzie i tak naprawdę to, jak wygląda mucha na mokro, jest podstawą. A daje to naprawdę świetny efekt. To fajnie się przebija ten flash z SLF-u, nie? Mhm. I po wyczesaniu też będzie fajnie. Po wyczesaniu. Mhm. Tak jak widzicie, ja to nazywam, że tu się taka marchewa robi na początku, czyli ten tułów schodzi tak fajnie klinowato w kierunku oczka. Że tu też regulujcie sobie ilością dubbingu to, jak ta mucha będzie wyglądać. I teraz dobra, pierwszy nabój musi być, ups. Okay. Klasyka gatunku, czyli klasyka. Piórko wyskakuje ze szczypców i pierwszy nabój musi być? Pierwszy nabój musi być pełny obrót, nie? I potem dopiero schodzimy. Aha, żeby nie lecieć po przekątnej od razu. Mhm. No tak, by w jednym miejscu było tam dosyć łyso na pewno. No, trochę się krótkie piórko nam trafiło. Myślisz, że z tego dasz radę, czy powiem? Dam radę, ale nieco. O, może po prostu schwycę, tak. Dam radę, ale nie zaszkodzi. Aha, ty tak naciągasz, że ono już wyskakuje. Mhm. Nie zaszkodzi, jakby było dłuższe, nie? Tak, tylko że też warto pamiętać, że każda mucha może być zawiązana w bardziej gęsty lub w bardziej taki rzadki sposób, że tu absolutnie, to już kwestia preferencji wędkarza, tego w co wierzymy, co nam działa.
I tu widzicie, jak fajnie ta muszka teraz zaczyna wyglądać. Ta jeżynka jest zwrócona, przygięta w kierunku oczka haka, dlatego tak ważna była ta krzywizna piórka na początku, kiedy je mocowaliśmy. To troszeczkę potargać trzeba tą jeżynkę. Trochę porozdzielać te włókna i owika w drugą stronę. No tak, żeby zabezpieczyła naboje jeżynki. I to jest ostatnia jeżynka, to jest tylko jedna jeżynka. Tak. To jest naprawdę fajna muszka, ona nie jest bardzo popularna w Polsce. Ale jeżeli byście na przykład porozmawiali z duńskimi wędkarzami, którzy specjalizują się często w połowie troci, to oni doskonale wiedzą, czym jest Sandhesten. Przy tym ten wzór nie jest chyba też bardzo skomplikowany, a na pewno wdzięczny, jeżeli chodzi o same materiały, bo nie potrzeba ich wiele, żeby tą muszkę stworzyć. A i teraz taki dodateczek chyba, nie? Dodateczek, takie różki na koniec. Fajnie odkładać sobie końcówki piór gryzli z innych much. Tak sobie wyrównuję ten ogonek. O, i on wraca do fajnego kształtu, nie? Trochę oczka go przesunęły i już jest równy. Końcówki piór gryzli z innych much i to można użyć właśnie. Czyli materiałów nie wyrzucamy. Nie wyrzucamy takich końcówek, nawet o połowę krótszych, bo to wystarczy, to będzie krótsze. Żeby nie marnować, żeby nie marnować. No, żeby nie marnować całego pióra, że na samą końcówkę, nie? I teraz na krzyż, nie? Pierwsza. Nie jest to element obowiązkowy, ale większość Sandhestianów właśnie te różki posiada. Pamiętajcie, że jeżeli je wiążecie, zróbcie to tak, żeby było odsunięte oczko haka. Bo może to utrudnić na koniec dowiązanie muchy do przypony. Jak widzicie, ta pomarańczowa nitka teraz naprawdę bardzo fajnie wygląda i... Ponieważ będziemy je zaraz ciąć, to fajnie złapać to troszkę klejem. Czyli klej na tak, nitce. Żeby się nie wysnuły po odcięciu. Ostre nożyczki, podstawa fly tyingu. Tak, żeby była szansa odciąć drobne elementy, nie odcinając połowy jeżynki. No i zakończamy muchę. Zakończamy muchę finisherem. I imitacja krewetki Sandhestian jest gotowa. Jeszcze całość wyczesujesz, tak? Tak. Z wyczesywaniem też to tak trzeba robić z sercem, w sensie nie bójcie się, bo te muchy są dosyć mocne, ale też uważajcie na to, żeby nie zniszczyć tej muchy, na przykład wyrywając owijkę. I Sandhestian gotowy. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Zobaczyliście, jak robi się muchę Sandhestian, imitację krewetki. Dzięki za uwagę. Zachęcamy do robienia sztucznych much.